Witajcie kochani. Pierwsza rzecz. Podziękowania dla Numiego, pierwszego patrona. Zachęcam wszystkich do zostania patronem. Nie będę się rozpowiadał dalej, nie będę na ten temat mówił. Bardzo serdecznie zachęcam do wypełnienia krótkiego formularza, który jest w opisie. Tam po prostu każdy, zachęcam każdego z Was, każdą osobę z osobna, która ogląda filmy, czy jest subskrybującym, czy jest niesubskrybującym, czy jest pierwszy raz, czy jest milionowy raz, o wypełnienie ankiety. Tam jest jedno pytanie, czy jest coś, co chcesz wiedzieć o grze na gitarze? Jeżeli tak, to co? Żeby wpisać tam w tym, to jest formularz Google, jak najbardziej możecie po prostu to wpisać, to nie wyciągnie żadnych maili od Was, nie będzie nic tam męczyć. W każdym razie to są badania, które ja przeprowadzam osobiście. Bardzo serdecznie zapraszam. Nawet można powiedzieć, obowiązkowo wpiszcie tą odpowiedź, tylko w miarę jakieś takie sensowne odpowiedzi. Nie na przykład, jeśli tak, to co, dupa i zadowolony formularz wysłał. A dzisiejsza lekcja. Jak dbać o instrument, jak czyścić strunę po graniu? No właśnie. To jest bardzo, bardzo istotna rzecz, gdyż bardzo dużo ludzi, bardzo dużo gitarzystów po prostu traktuje gitarę jako bierę z wieszaka, cisnę, żrem, piję, kuźma, jem pączki, gram, maćkam gitarę, odwieszam z powrotem na wieszak. To powoduje różne rzeczy, chociażby to, że gitara jest tłusta i wypaćkana. Dobra, to już pół biedy, ktoś może lubi brudne. Druga rzecz, tutaj na gryfie pod spodem robi się brud, warstwa brudu się odkłada, która powoduje, że przy graniu brudzimy palce i wtedy nam się trochę źle gra. Trochę źle gra, bardzo źle się gra, gdyż jeżeli nie czyścimy strun, one zaczynają rdzewieć, one zaczynają się robić takie cierpkie, nie można za bardzo slajdów zrobić. Wręcz rdza, która się osadza na strunach, powoduje, że jest bardzo szorstkie w dotyku, nieprzyjemne. Nawet tak ma się wrażenie, że się zaraz skóra palców przetnie. Poza tym, jeżeli mamy tłuste palce i maćkamy, to po prostu też odbarwia gitarę, więc to jakby jest... Nawet nie wiem, czy jest sens w ogóle mówić, czyśćcie gitarę, gdyż może coś tam być. Po prostu czyścimy gitarę. I pierwsza rzecz to jest taka, że w ogóle przed graniem myjemy łapy. Zawsze myjemy ręce, zawsze myjemy tak. Najlepiej ze 3 razy, żeby pozbyć się tego takiego. Ja mam przynajmniej coś takiego, takie uczucie tłustości. Nawet jeżeli nic nie robię, nie brudzę, to mam uczucie takie troszeczkę, że są takie śliskie te palce. Myję ze 3 razy, to jest pierwsza rzecz. Ale po graniu, ja używam zawsze od lat, używam takich ściereczek firmy Dunlop, Jean Dunlop. To jest zwykła, już widać jak jest podziurawiona. To jest zwykła ściereczka bawełniana, którą robię tak, po graniu, przejeżdżam, łapię po prostu gryf, przejeżdżam go od spodu. Przytrzymuję ręką, żeby go dobrze ściągnąć, wszystkie te pozostałości naskórka, potu i tego wszystkiego łoju, czy tam nie wiem co tam jeszcze jest. Druga rzecz, łapię sobie każdą strunę z osobna i przejeżdżam po prostu wzdłuż każdej struny, w jedną stronę, w drugą stronę, w jedną stronę, w drugą stronę, w jedną stronę, w drugą stronę, w jedną stronę, w drugą stronę i szósta struna w jedną stronę i w drugą stronę. Potem zostają czarne smugi. Więc to, co ja opowiadam, to nie są jakieś z dupy wyssane rzeczy, tylko po prostu to jest autentycznie brud zbierany podczas grania. Ja grałem teraz na gitarze jakąś godzinę i pozostawiało po prostu to takie czarne smugi. Swoją drogą, jak popatrzę się pod ten gryf, na ten tutaj gryf u mnie, na drewno, to u mnie nie ma żadnego brudu tutaj. Ponieważ właśnie zdążę, myję ręce i zdążę przed graniem i zdążę pozbierać te wszystkie brudy na strunach, które mogłyby doprowadzić do osadzania się tego brudu. Więc to też jest prawda taka, że gitarę wtedy przy zmianie strun na przykład przeczyszczamy tylko, zbieramy, mniej mamy roboty też, bo zbieramy tylko ten, przeczyszczamy jakimś takim innym preparatem, który Wam jeszcze pokażę przy okazji. Dajemy na niego olejek cytrynowy i właściwie jest gotowy przy wymianie strun. Ale dobra, po czyszczeniu tą szmatką przyjeżdżam, ja już używam tego z 10 lat czy 12, Dunlop 65 Ultra Glide, czyli ultra śliski. To jest taki preparat, który
jest taki dyspenser, jeżeli naciskamy, zaczyna wyciekać i tutaj jest taka główka z włoskami, to po prostu przyjeżdżam. Teraz czekajcie, dam nawet troszeczkę niżej kamerę. Po prostu przyjeżdżam, naciskam, żeby troszeczkę, o, nawet teraz troszeczkę za bardzo to popłynęło. Pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło. Widać, jakie to jest mokre teraz. To sobie nadmiar zbieram z tego, nie wiem. Pierwszy raz tyle mi wyciekło. Po prostu przyjeżdżam, raz nacisnę i później przyjeżdżam wszystkie struny łącznie z mostkiem. Tu każdą ze strun przyjeżdżam. Jak się pobrudzi trochę gryf, tym to się nic nie dzieje, to nie wpływa na gryf. Każdą ze strun łącznie z mostkiem przyjeżdżam, łącznie z mostkiem maćkam. O, słychać, psy się odzywają. O, agresja jest. Łącznie z mostkiem przyjeżdżam i to po prostu powoduje, że po pierwsze struna jest właśnie dłużej zachowuje tą świeżość, o której mówiłem w filmiku, kiedy zmieniać struny. To teraz mamy odpowiedź, że po prostu dłużej możemy mieć jeden komplet strun tak naprawdę. Aczkolwiek wiadomo, podejścia są różne, bo jeden powie, że po miesiącu zmieniam, koniec, nieważne czy używam tego preparatu czy nie. A poza tym właśnie są śliskie podczas grania, są, no nie można powiedzieć, że tłuste, nie że są nasmarowane tłuszczem, tylko po prostu są śliskie, fajnie się gra po nich, fajnie się porusza palcami po gryfie wtedy. Bo nieraz na pewno mieliście takie doświadczenie, jeżeli szliście do sklepu muzycznego pograć na gitarce. Ja robiłem tak bardzo często, dawno, dawno temu, bardzo dawno temu. Chociaż czasem też jak jakiś spotkam sklep muzyczny, to tam idę pograć i biorę strunę, biorę gitarę jakąś z tego. Tam są tak cierpkie struny, że po prostu wręcz nie da się grać, bo tam o te struny nikt nie dba. Po prostu gitara wisi, czeka aż się sprzeda, w międzyczasie setki osób gra na niej. Oczywiście brudnymi rękami, oczywiście struny nie są czyszczone. Nieraz struna, gitara wisi z tymi strunami lata, rok, dwa, trzy na przykład, nim w ogóle się sprzeda, prawda? Więc dlatego to jest bardzo istotne, żeby ten komfort, to czyszczenie gitary zachować i trzymać. No wiadomo, w sklepie muzycznym, no nie powiem, przepraszam, ja chcę skorzystać z łazienki, chcę sobie na wyczyścić strunki. No, można tak zrobić, jak najbardziej. Dobra, dzięki za uwagę, do zobaczenia w następnych filmach.